Słuchajcie, w takich warunkach dawno nie latałem i dzisiaj mamy naprawdę przepiękną zimę tego kwietnia. Pierwszym wyczynem było w ogóle dojechanie tutaj, bo mieliśmy całkiem zaśnieżony las i wszystkie drzewa, jak się okazało, były pochylone. Także stanowiły taki tunel w lesie. Na szczęście dojechaliśmy i wszystko gra. Teraz latamy już drugi raz, trochę śnieg pada, ale wygląda to naprawdę magicznie, bajkowo, jak z krainy lodu. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do tych ujęć i lecimy. Tak ciepło, jak się wydawało. Wychodzi, tylko że latam sobie teraz nad drzewami i zrywa zasięg troszkę, no pięknie. Więc muszę wylecieć troszkę wyżej. Jest niesamowicie, trochę jednak wody w tym śniegu jest i dlatego robię trochę przerw też. I dbam o to, żeby wysuszyć całość, rozgrzać go i wysuszyć, i żeby akumulatory też były ciepłe, bo to nie ma co przesadzać, nie? Łatwo jest zgubić drona w takich warunkach, a ciężko jest bardzo znaleźć. Jest mega mokro i bardzo dużo śniegu. Bardzo jest piękna pogoda. Jest ciepło, naprawdę jest cieplutko. Witajcie, krótka opowieść o tym, jak doszło do tego, że zgubiłem drona i przez 2 dni go szukałem. Na szczęście z sukcesem go znalazłem, co widzieliście w poprzednim TikToku. Natomiast tutaj sytuację mamy taką, że lecę na szczyt góry i wszystko było ok, zrobiłem zawrotkę. Na górze widać to, co widzi kamera GoPro, a na dole to, co widziałem w goglach podczas tego lotu. Także widać, że ten obraz jest dość podobny. Wiadomo, że GoPro ma lepszą jakość. Tutaj zawróciłem na szczycie i leciałem w dół. I to, co jest ciekawe, cały ten las wygląda bardzo podobnie, dlatego że jest ośnieżony. I tu widać, że miałem wrażenie, że jestem troszeczkę bardziej z prawej strony, niż byłem realnie. I próbowałem zrobić nawrotkę, nie mogłem znaleźć tego miejsca, gdzie my jesteśmy. W rzeczywistości się zacząłem oddalać i tutaj byłem jakieś może 200-300 metrów. Normalnie byłoby wszystko ok, ale zobaczcie, straciłem zasięg w goglach, dlatego że też był śnieg na drzewach. Podniosłem się, odzyskałem zasięg, jak zobaczyłem tylko, że widzę w goglach, wypoziomowałem pozycję, chciałem wrócić, miałem cały czas mrożenie obrazu. W drugą stronę poleciałem i tutaj, jak się obniżyłem, to straciłem całkiem zasięg. To zarejestrowała kamerka GoPro. No i zatrzymałem się na drzewie, tego już w ogóle nie widziałem. I słuchajcie, cała akcja, jeżeli chodzi o pracę dalej silników, trwała jeszcze przez 4 minuty. I my w tym czasie się zebraliśmy, ale nie słyszałem w ogóle drona. I przez te 4 minuty pracowały silniki. My dopiero tam dotarliśmy po tym czasie, bo musieliśmy spakować te nasze graty i zamknąć auto. No i dojść tam też jeszcze pewnie z 2 minuty. Więc w tym czasie się wyładowały akumulatory. Jak doszliśmy, nie było obrazu, co ciekawe, i to było pechowe. Może był przez parę sekund w goglach i nie słychać było w ogóle drona. Słuchajcie, tym razem szukałem drona przez 2 dni i właśnie przed chwilą go znalazłem. Dokładnie tak wisiał jak teraz tu. Straciłem wizję w goglach, bo śnieg jest gęsty i pomiędzy drzewami stanowił ścianę. Ale go znalazłem. Matko, jak ja się cieszę. To nagranie będzie boskie. Pokażę to w osobnym.
Słuchajcie, dzięki serdeczne za obejrzenie tej naszej zimowej przygody. No faktycznie śnieg, który zalegał na drzewach, spowodował to, że zasięg był zdecydowanie mniejszy. Ja byłem mega zaskoczony, ale faktem jest, że warto byłoby zabudować sobie GPS w dronie, bo wtedy ta ostatnia pozycja zostaje i z kontrolera można odczytać. Cała przygoda skończyła się szczęśliwie, aczkolwiek było ciężko znaleźć tego drona. I tak jak dzisiaj na to patrzę, to miejsce, gdzie wylądował w stosunku do miejsca, gdzie nam zamroziło, to było około 30 metrów i faktycznie przeszukaliśmy wszystko z drugiej strony, ale okazało się, że dron jest zupełnie gdzie indziej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze chciałem dodać, że ta droga była zamknięta i ona jest zamknięta jeszcze pewnie do końca roku, dlatego że tam jest remont wiaduktu i praktycznie tędy nie odbywa się ruch. Jest objazd, dlatego lataliśmy tak blisko i w pobliżu tej drogi głównej, gdyby ktoś miał do nas jakieś zastrzeżenie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy okazji kolejnych przygód. Cześć!